tu Karolina, witam Was w kolejnych inspiracjach miesiąca. Są to oczywiście inspiracje marca i na pewno nietypowy film w nietypowych okolicznościach. Oczywiście jestem w domu rodzinnym w Łodzi i w ogóle zastanawiałam się, czy by nie zmienić trochę tutaj konwencji kanału, ale z drugiej strony doszłam do wniosku, że po to mamy media społecznościowe czy YouTube'a i ja też korzystam z niego jako widz, żeby zachować tę normalność i jednak nadal mieć możliwość oglądania treści, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I pomimo dziwnych okoliczności nadal potrzebujemy po prostu rozrywki, jakiejś odskoczni. Potrzebujemy też inspiracji, może nawet przede wszystkim teraz potrzebujemy inspiracji. Chciałabym na początku powiedzieć, że może trochę taki mini update, że właśnie jestem w Łodzi, nie wybieram się na razie nigdzie, siedzę w domu z rodziną, nie mam mnie w Warszawie i te filmy, które widzieliście w ostatnich 2 tygodniach i filmy, które, na pewno film, który będzie za tydzień, to są filmy nagrane wcześniej, także tam zdarza się, że jestem w kawiarni, czy idę do sklepu, no i generalnie zapraszam do siebie gości. To oczywiście jest materiał sprzed czasu kwarantanny, także nie martwcie się, nigdzie nie chodzę w tym specyficznym czasie. No dzisiaj mam dla Was inspirację i na początku martwiłam się, że może tego będzie jakoś mniej, ale tak jest, że kiedy jesteśmy w domu, to wbrew pozorom mamy więcej czasu na odkrywanie nowych rzeczy, tak mi się wydaje. Także mam całą listę inspiracji dla Was, ale na początek chciałabym jeszcze zadać Wam pytanie, sorry, że tak szybko mówię. Jakiego rodzaju treści Was interesują tutaj na kanale w obecnym czasie? Jestem bardzo, bardzo ciekawa. I słuchajcie, chciałam powiedzieć, że mam na sobie makijaż po raz pierwszy od 2 tygodni, także nałożyłam go specjalnie dla Was. Aczkolwiek bardzo się przyzwyczaiłam do tego, żeby go nie nakładać na twarz i chyba po nagraniu tego filmu po prostu to wszystko z siebie zmyję. Miało to świetny wpływ na moją cerę i to powinien być w zasadzie mój pierwszy ulubieniec, bo naprawdę nienoszenie makijażu jest super, też przyzwyczaiłam się do wyglądu swojej buzi bez niego i tak jak mówię, świetnie to wpłynęło na kondycję mojej cery, także serdecznie Wam polecam. Oczywiście oficjalnie zaczynam od działu urody i moją pierwszą inspiracją będzie odkrycie szamponowe i tak jak Wam mówiłam, planuję zrobić film o pielęgnacji włosów, bo jak wiadomo, trochę się u mnie zmieniło w tym departamencie, ale póki co chciałabym Wam polecić szampon w kostce. W ogóle moda na szampony w kostce trwa od jakiegoś czasu, a nie były one tak często, a w ogóle nie były praktycznie dostępne w drogeriach, także jestem super, super szczęśliwa, że w końcu jest taki produkt na rynku. Ja się bardzo długo zbierałam do przetestowania szamponu w kostce, byłam też nieco sceptyczna, ale chciałabym Wam polecić moje nowe odkrycie, czyli szampon marki Lbiotica Biolax Botanic. Jest to szampon w ogóle, który spełnia milion różnych moich kryteriów. Oczywiście jest wegański, ma naturalny skład, jest inwestowany na zwierzętach. Ponadto kupicie go w wielokrotnego użytku opakowaniu aluminiowym, a całość jest opakowana w kartonik. Jest to produkt, który ma certyfikat EcoCert i naprawdę powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo jest bardzo wydajny, pieni się i ja korzystam z niego w taki sposób, że teraz przyznam się bez bicia, myję włosy trochę rzadziej, kiedy jestem w domu i przez to przekonałam się do mycia włosów 2 razy i właśnie to moje pierwsze mycie, pierwsze oczyszczanie robię tym szamponem w kostce w taki sposób, że pocieram nim skórę głowy, a następnie jeszcze tak właśnie palcami wcieram go w skórę. Także serdecznie Wam polecam. Miało być krótko, wychodzi jak zawsze. Mój drugi, a w zasadzie trzeci ulubieniec to, słuchajcie, opaska gryczana. To jest opaska, którą ja dostałam w ogóle ponad rok temu, tak mi się wydaje. Jest to opaska, w której jest gryka oraz kawałki lawendy. Jest taka ciężka opaska, którą możemy położyć sobie na oczach, kiedy leżymy. Jest to opaska relaksacyjna. I ja zaczęłam używać tej opaski w taki sposób, że zaczęłam budzić się bardzo wcześnie rano, kilka miesięcy temu i chciałam jeszcze sobie poleżeć, ale już było jasno i stwierdziłam, że położę sobie na
oczach tę maseczkę. Powiem Wam, że stało się takim moim porannym rytuałem. Dzięki temu lepiej się wbrew pozorom wybudzam i trochę traktuję ten czas z tą opaską jako taką moją poranną medytację. Ponadto oczywiście taka opaska też bardzo dobrze wpływa jakby tutaj na walkę z opuchlizną, robi nam, no nie powiedziałabym, że masaż, ale właśnie tak delikatnie nam uciska te okolice oczu, no i tak jak nie mogę Wam powiedzieć, jakie to ma de facto skutki zdrowotno-urodowe, tak jest to dla mnie super rytuał, także wiem, że ostatnio się więcej mówi o tych opaskach. Moja jest z Yoga Tuli, ale też wiem, że jest taka marka I Love Grain, która teraz zrobiła się popularna, także jeżeli macie ochotę sobie przetestować, to Wam polecam, jest to naprawdę cudowne, cudowne, relaksacyjne. Powiem Wam, że już trochę zapomniałam, w jakiej kolejności idą moje kategorie, ale chyba teraz jest jedzenie, tak mi się wydaje. Jest moda, ale w modzie to tylko, wiecie, stare dresy u mnie ostatnio. Także jeśli chodzi o jedzenie, to moim wielkim ulubieńcem jest kawa wietnamska, którą dostałam od Asi Podgórskiej. Jest to cudowne, takie manualne urządzenie do parzenia tradycyjnej wietnamskiej kawy. W ogóle zarówno moim faworytem jest to urządzenie, jak i kawa, którą dostałam. Jest to kawa, która ma smak orzechów laskowych i to jest coś po prostu przepysznego, także zostawię Wam u dołu namiary na nią. I też w temacie jedzenia chciałam Wam powiedzieć, że ten czas izolacji, czy też siedzenia w domu, to jest naprawdę renesans mojego gotowania. Ja tak jak nigdy realizuję się teraz w kuchni, przetestowałam mnóstwo przepisów, też sporo dla Was nagrywałam do minionych i nadchodzących food vlogów, także naprawdę marzec upłynął mi pod hasłem domowego gotowania i chciałabym zaprosić Was właśnie do obejrzenia food vlogów, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, bo jest tam dużo inspiracji, dużo nowych przepisów i też trochę przepisów inspirowanych moim e-bookiem, także w zeszłym roku w mojej imieniny 9 maja wydałam z dziewczynami z Faumaga e-booka, foodbooka, czyli moje ukochane roślinne przepisy, takie jak ja lubię, czyli proste, szybkie, ale przepyszne i zdrowe, oczywiście roślinne, także zostawię Wam u dołu oczywiście link i zachęcam, bo teraz też wiem, że dużo osób trochę jest zmuszona albo chce zacząć więcej gotować, także myślę, że to są, no nieskromnie przyznam, ekstra przepisy i dużo z Was robi, wysyła mi zdjęcia, także jest to dla mnie ogromna radość. A ja Wam powiem, że udało mi się w tym miesiącu zrealizować takie swoje małe marzenia kulinarne, czyli na przykład zrobiłam pierwszy raz jogurt kokosowy, zrobiłam ciasto jogurtowe, w ogóle ekstra pyszne, zrobiłam kimchi, planuję jeszcze zrobić na przykład zakwas z buraka do picia i przetestować jeszcze więcej przepisów, które gdzieś tam krążą mi po głowie. Parę osób pytało, czy się szykuje drugi e-book. Na razie nic o tym nie wiem, ale jeżeli dłużej potrwa ta izolacja, to może wyjdę z tego z e-bookiem. Także zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie Karolina Sobańska, bo tam mam taką zakładkę domowe i wrzucam tam różne inspiracje, jeśli chodzi o to, co robię w domu, głównie właśnie kulinarne, i tam znajdziecie też przepisy. Także zapraszam Was i dziękuję Wam za tak miłe przyjęcie moich food vlogów, czy też foodbooków, bo jesteście kochani, także jest mi naprawdę bardzo miło. I jeszcze pozostając w klimacie jedzenia, chciałabym takie dwie rzeczy jeszcze suplementacyjne Wam polecić, które naprawdę zdominowały mój marzec. Moją taką nową zajawką są olejki eteryczne, bo dostałam od Asi Łożyńskiej, w ogóle gadam sobie w prezentach, dostałam od Asi Łożyńskiej taki zestaw olejków, ona jest ekspertem od olejków, też koniecznie zajrzyjcie do naszego podcastu. I jest tam taki olejek w tym zestawie, który się nazywa On Guard, na straży jakby, i to jest właśnie olej, który sprawdza się w momencie, kiedy jest ten przejściowy czas między porami roku i często jest to też okres obniżenia odporności. Dosyć adekwatny temat. I ja powiem Wam, że w ostatnich dniach czułam się tak właśnie, jakby miała mieć katar, tak właśnie nie za bardzo. I zaczęłam sobie dodawać kropelkę, czasami dwa razy dziennie, ale zazwyczaj raz dziennie, kropelkę tego olejku do ciepłej wody rano albo południe, na przykład do herbaty, fajnie też z Earl Greyem on działa. I rzeczywiście powiem Wam, że zabiłam to w zarodku, także jestem bardzo szczęśliwa. I powiem Wam, że też właśnie w kontekście suplementów
to naprawdę teraz właśnie w tym czasie, gdzie trzeba tę odporność wspierać, bardzo, bardzo mi się sprawdza micelizowana kurkumina Aquasol, także też Wam podlinkuję ją u dołu i macie na sobio.com.pl, to jest taki super, super sklep, który wielokrotnie polecałam, macie tam rabat na hasło Dobrze Wiemy 10, bo to jest w ogóle produkt, który współtworzy też Asia Podgórska, także ja biorę sobie tę kurkuminę rano i wieczorem właśnie dla wspierania odporności. Słuchajcie, prawie bym zapomniała o moim wielkim odkryciu spożywczym, a mianowicie są to kiełbaski Dobra Kaloria. I to są chyba kiełbaski, nie mam ich, więc nawet Wam nie zrobię przebitki, bo nie mam czego uwieczniać. Są to kiełbaski węgierskie, tak mi się wydaje. I one są po prostu boskie, jestem w szoku. Przyznam się bez bicia, miałam taki moment w zeszłym tygodniu, że stwierdziłam, że zjadłabym takie kiełbaski a la frankfurterki, które kojarzą mi się z dzieciństwem. Pamiętam, że na jakimś tam etapie naszego życia jedliśmy w soboty jakieś tam parówki albo frankfurterki. Pozdrawiam. I wtedy moja mama powiedziała, że są takie super kiełbaski, które testowali z Kubą, właśnie Dobra Kaloria, i że one smakują jak frankfurterki. Byłam mocno sceptyczna, a naprawdę są boskie. I to, co jest ekstra, to, że one nie są na bazie seitana czy jakiegoś innego białka pszennego, tylko są na bazie boczniaka. Skład jest po prostu genialny i serdecznie Wam polecam. Nie wiem, gdzie można je kupić, ale sądzę, że moja mama pewnie była w Carrefourze, więc prawdopodobnie tam. Ale jeżeli wiecie lepiej, to dajcie mi koniecznie znać. I teraz już kończąc temat jedzenia, sprawdźmy, ile minęło. Świetnie, już gadam tyle, co powinnam na całym filmie. Znaczy, powinnam, nie powinnam, bo umówmy się, 30-minutowi ulubieńcy to jest trochę przygięcie. W każdym razie, jeżeli chodzi o sport, to jestem z siebie mega dumna, ponieważ jak tylko przyjechałam do domu na tę niekończącą się izolację, kwarantannę, nie wiem co, to podjęłam wyzwanie jogowe i moją ukochaną w ogóle osobą od jogi jest Yoga with Adrienne, która jest w ogóle chyba najbardziej znaną joginką na YouTubie. I podjęłam jej wyzwanie home, także też mega adekwatne. I jestem teraz, kiedy to nagrywam, to jestem na 15 dniu, ale jak to oglądacie, to pewnie jestem tam na 19, coś w tym stylu. Także robię ją codziennie, te treningi są proste, są wspaniałe, bo ona jest super i też są krótkie, bo trwają między 20 a powiedzmy 40, ale zazwyczaj maksymalnie 30 minut i naprawdę z każdym dniem ja widzę progres, także jestem absolutnie, absolutnie zachwycona tym, że w ogóle uczestniczę w tym i tym, że udało mi się zmotywować oraz też tymi efektami. Oprócz tego też mogę Wam polecić poranne medytacje. W ogóle to jest wspaniałe, że właśnie środowisko jogowe, ale też jakby fitnessowe jakby jest dla nas w tych mediach społecznościowych. Jest naprawdę dużo, dużo inspiracji i jest w czym wybierać, jeśli chodzi o jakieś tam treningi. Ale ja polecam medytację o 7 rano z Magdą, Magdalena Yoga, też Wam podlinkuję. Robię to codziennie w ciągu tygodnia i naprawdę uwielbiam. Dobrze, dobrze, teraz trochę kultury. Jeśli chodzi o książkę, to chciałam Wam polecić książkę Sylwii Majcher Wykorzystuję, nie marnuję, czyli 52 wyzwania Zero Waste. Jest to książka, którą mam u siebie od miesięcy i w ogóle nie sądziłam, że za nią wezmę. Wzięłam ją tutaj do Łodzi, żeby mieć jakiś zapas książek i to była pierwsza rzecz, którą stwierdziłam, okej, muszę przeczytać. No bo teraz, kiedy jesteśmy w domu, naprawdę mamy czas, żeby się troszeczkę zastanowić nad tym, jak organizujemy sobie nasze gospodarstwo. I niemarnowanie żywności, ale też różnego rodzaju surowców. Myślę, że to jest dobry moment na tego typu zmiany. Także jeżeli szukacie pomysłów na to, jak zoptymalizować, less waste'ować Wasze domy, to naprawdę Wam polecam. Wiem, że ta książka jest dostępna na Empiku Premium jako e-book za darmo teraz. To jest chyba najlepsze, czego można usłyszeć, nie? Także koniecznie sobie, też Wam podlinkuję, koniecznie sobie ją pobierzcie, bo naprawdę inspiruje i sprawiło, że ja miałam więcej refleksji odnośnie tego, w jaki sposób zarządzam tym, co kupuję i też jak łatwo jest tak naprawdę wprowadzić pewnego rodzaju rozwiązania. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o film, to polecam Wam film, który chyba jest z 2004 lub 2006 roku. Oglądałam go wiele lat temu i ostatnio z mamą go obejrzałyśmy po raz kolejny. Jest to film Miasto Gniewu. Film o Los Angeles, który ma bardzo wiele wątków i bardzo wielu bohaterów, ale generalnie mówi o
problemie, jakim jest rasizm i to działający w każdą stronę względem różnego rodzaju ras i nacji i przedstawiony w bardzo nieoczywisty i nieoceniający sposób, pokazujący właśnie, że każdy medal ma dwie strony i ludzie mają różne oblicza i z różnych powodów zachowują się tak, a nie inaczej wobec drugiego człowieka, który jest nieco odmienny, o tym jak pozory mylą i jak każdy z nas, choć może mieć tą złą stronę, ma też tą dobrą stronę i vice versa. Także to jest film w ogóle nagrodzony Oscarem i bardzo wyróżniony zawczasu, także polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie. A jeśli chodzi o serial, to na początku marca skończyłam Sex Education 2 i w ogóle to jest serial, zarówno pierwszy, jak i drugi sezon to jest serial, który ja uwielbiam, uważam, że jest genialny, wspaniale wykonany, no, wybitne dialogi i cudowna gra aktorska. Jedyne, co mnie śmieszy, taka anegdota, to to, że to jest serial, który się dzieje w Anglii i tam w każdym odcinku jest słonecznie i zastanawiam się, jakby co oni chcieli pokazać, bo na pewno nieprawdziwy świat, i czy nagrywali to przez rok, jeden odcinek, żeby uzyskać taką ilość słońca. Oczywiście trochę się śmieję, ale dla mnie to było nieco nierealistyczne, ale oczywiście fajniej się ogląda świat, który jest słoneczny, więc absolutnie się nie dziwię tutaj twórcom, że postanowili to tak zrobić. I na sam koniec, z inspiracji, moi drodzy, takich online'owych, to też w kontekście gotowania moją dużą inspiracją, w zasadzie mam dwie takie duże inspiracje w tym miesiącu i jest to Jarzynowa i jej Instagram z cudownymi poradami. Głównie właśnie jest to kuchnia roślinna i z tego co wiem, ona chyba wygrała Masterchefa, także polecam, naprawdę polecam, rzetelna wiedza, że ja wiem, że jeżeli coś tam przeczytałam, to jest sprawdzone i to się uda. I druga taka osoba to jest Maja Sobczak, Kumam Kaszę, która była gościem mojego podcastu w tym tygodniu. Maja jest wspaniała i tak samo jej gotowanie to jest prawdziwa poezja. Tak jak w przypadku Jarzynowej, to jest zdecydowanie widać tutaj doświadczenie szefa kuchni, czyli wszystko jest absolutnie właśnie przemyślane i porządne. Tak w przypadku Mai, za nią stoi medycyna chińska i ajurweda, więc tutaj od tej drugiej strony, takiej bardziej holistycznej, jest to gotowanie ujęte i w to też głęboko wierzę i myślę, że połączenie tych dwóch pań jest dla mnie cudowną inspiracją. Muszę sobie właśnie kupić książkę Mai teraz, tak mi się przypomniało. No, wydaje mi się, kochani, że są wszystkie inspiracje. Polecam Wam też, a propos self-promo, bo nie wystarczy, że poleciłam Wam mojego e-booka, to polecam Wam podcast z zeszłego tygodnia również, odcinek specjalny o tym, jak zadbać o siebie w obecnym czasie, jak zachować wewnętrzny spokój, dlaczego jest tak ważne, aby zadbać o siebie, nie ulegać panice i wesprzeć swoją odporność, bo jest to super podcast, dlatego że mam w nim aż 5 gości i jest to naprawdę merytoryczny materiał, który z tego co wiem pomógł wielu osobom, także dziękuję Wam, że słuchacie, zachęcam z całego serca. W najbliższych tygodniach będą jeszcze food vlogi, będą 3 food vlogi, jeden, tak jak mówiłam, jeszcze z czasów sprzed. A w maju zobaczymy, czekam na Wasze jakieś propozycje, rekomendacje. Ja niczego nie planuję, ponieważ nie wiem, jak potoczą się losy świata, mówiąc wprost. No, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!